Witam wszystkich serdecznie. Kolejny odcinek o czyszczeniu M-Regionu. Tym razem użyjemy narzędzia od Intela. Link oczywiście w opisie. A więc zaczynamy. Uruchamiamy nasze narzędzia. Po uruchomieniu narzędzia otwieramy nasz set BIOS. Już po chwili możemy szukać zakładki M-Region. Mamy tutaj podaną naszą wersję, ale nie są to niestety pełne dane, których potrzebujemy. Dlatego użyjemy drugiego narzędzia, M-Analyzer. Przeciągamy plik z naszym BIOS-em na okienko M-Analyzera i wciskamy M. Tym razem otrzymujemy pełniejsze dane na temat wersji naszego M-Regionu. To, co nas szczególnie interesuje w porównaniu do FIT-u, to SKU. Wybieramy teraz właściwy M-Region. Klikając dwa razy, możemy wybrać inny M-Region niż jest oryginalny. Przechodzimy do naszego repozytorium i szukamy odpowiedniego pliku. Szukamy wersji 11.6.29.3.2.8.7. Jak widać, mamy takich wersji kilka. Patrzymy więc na SKU. Jest to ten plik. Teraz możemy już wygenerować nasz plik z wyczyszczonym M-Regionem. Mamy tutaj dwie drogi. Albo dajemy po prostu Ctrl-B i otrzymujemy plik wynikowy w katalogu, w którym był nasz plik. To jest ten plik, lub możemy wybrać miejsce, do którego ma być zapisany ten plik. Możemy wybrać katalog oraz nazwę pliku. Następnie po prostu wciskamy Ctrl-B. Jak widać, pojawił się nasz plik. Tym plikiem możemy już zaprogramować kość BIOS. Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę łapkę w górę. Zapraszam także do subskrybowania kanału oraz komentowania. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.